Jan Kowalski złamał prawo. Czas to pieniądz. Miłość to podróż. Ona ma złote serce. To tylko kilka przykładów wyrażeń metaforycznych. Jak pisał Arystoteles w Poetyce, metafora to przeniesienie nazwy jednej rzeczy na inną. I stąd zresztą wywodzi się samo słowo, które oczywiście ma korzenie w języku greckim, gdzie metaphorein to po prostu czasownik, który oznacza przenosić. Co więc w ogóle wspólnego z ucieleśnieniem poznania mają mieć metafory? Zapraszam. Otóż może to być zaskakujące, ale okazuje się, że metafory mają całkiem sporo wspólnego z ucieleśnieniem poznania. O jakie rozumienie metafor zatem tam chodzi? Ogólnie rzecz ujmując, na metafory można patrzeć na co najmniej dwa sposoby. Jeden sposób jest taki klasyczny, tradycyjny i pewnie dominujący. Zgodnie z tym rozumieniem metafor stanowią one część języka, pewne językowe zjawisko często wykorzystywane przez artystów. Te wyrażenia, o których wspomniałem na początku, wyrażenia metaforyczne, można więc potraktować po prostu jako pewne zdania, w których, czy równoważniki zdań, w których wykorzystywane są metafory. Jednakże drugie ujęcie, i to jest to ujęcie, które będzie dla nas istotne, zakłada, że metafory to narzędzie poznawcze, a kluczowy mechanizm w rozumieniu abstrakcyjności to mechanizm odwzorowania metaforycznego. W tym sensie metafory ratują ucieleśnienie. W poprzednim odcinku wspominałem Państwu, że współcześnie buduje się różne teorie, które są oparte o dość starą teorię podwójnego kodowania. W latach 80. powstała też inna teoria, która nieco zmniejszyła rolę języka. Jest to teoria metafor, teoria metafor pojęciowych. Jej główni propagatorzy, być może też w dużej części twórcy, chociaż tutaj to jest kwestia dyskusyjna, to George Lakoff i Mark Johnson. Lakoff to amerykański językoznawca, a Johnson to filozof. W ich słynnej książce Metaphors We Live By, polskie tłumaczenie metafory w naszym życiu, przedstawili oni bardzo, bardzo dużo przykładów wyrażeń metaforycznych, podobnych trochę do tych, które ja wymieniłem na początku. I twierdzą, że te wyrażenia metaforyczne tak naprawdę stanowią emanację naszych metaforycznych sposobów myślenia. O co tak naprawdę tutaj chodzi? Żeby to wyjaśnić, trzeba się odwołać do dwóch kluczowych pojęć tej teorii, czyli do domeny źródłowej i domeny docelowej. Chodzi o to, że metafora pojęciowa pozwala połączyć ze sobą domenę źródłową, czyli tę domenę konkretności, gdzie mamy pojęcia, które odnoszą się do obiektów konkretnych, a zatem właśnie pojęcie krzesła, rzeczy, obiektu, drzewa i wszystkiego innego, co istnieje konkretnie. A z drugiej strony, w domenie docelowej, mamy elementy abstrakcyjne, czyli te, o których mówiłem poprzednio. A zatem, nie wiem, prawo, dobro, moralność, piękno, sprawiedliwość i wiele, wiele innych. I teraz metafora, zgodnie z teorią, o której wspomniałem, jest pewnym łącznikiem między domeną konkretną, domeną źródłową, a domeną abstrakcyjną, domeną docelową. To połączenie dokonuje się poprzez mechanizm odwzorowania. Odwzorowania metaforycznego, które polega na tym, że pewne elementy domeny konkretnej
zostają przeniesione do domeny docelowej. Innymi słowy, myślimy o tym, co abstrakcyjne, wykorzystując sposoby myślenia o tym, co konkretne. Jeżeli weźmiemy pod uwagę na przykład metaforę, która się przejawia w języku poprzez sformułowanie on złamał prawo, to widzimy, że tu jest metafora, bo przecież prawa nie da się złamać, bo prawo to nie jest obiekt fizyczny, tylko abstrakcyjny artefakt, który istnieje tylko w naszych głowach. Jeżeli mówimy, że ktoś złamał prawo, to posługujemy się metaforą. Prawo to obiekt materialny. Co więcej, o pewnych specyficznych cechach, na przykład kruchości. I możemy tutaj przyjąć, że w domenie docelowej mamy myślenie o obiektach konkretnych, które są kruche. Dajmy na to, że to jest gałązka, sucha gałązka. A w domenie docelowej mamy myślenie o prawie, które jest czymś abstrakcyjnym. I teraz, w jaki sposób my konceptualizujemy naruszenie prawa? Ano, posługujemy się metaforą, prawo to obiekt fizyczny i wykorzystujemy naszą wiedzę o tym, że obiekty fizyczne, które są specyficzne, mogą być łamane i przenosimy to na domenę abstrakcyjną, czyli domenę prawa. I w ten sposób uzyskujemy wyrażenie językowe, które jest przejawem metafory pojęciowej, prawo to obiekt materialny, wyrażenie, które na przykład można przedstawić jako on właśnie złamał prawo. To odwzorowanie stanowi, jak piszą niektórzy, pomost między tym, co konkretne, a tym, co abstrakcyjne. I już Państwo pewnie wiecie, dlaczego mamy tutaj do czynienia z uratowaniem ucieleśnienia. Ano dlatego, że wszystkie nasze pojęcia abstrakcyjne, które posiadamy, mimo że nie odnoszą się do tego, co konkretne i nie możemy ich poznać w sposób ucieleśniony, to jednak sposoby myślenia o tych pojęciach pochodzą z naszych doświadczeń. W tym sensie, że wykorzystujemy sposoby myślenia o tym, co konkretne, w myśleniu o tym, co abstrakcyjne. I te metafory odkrywamy poprzez analizę naszego języka. To się wydaje bardzo ciekawe i koncepcja wydaje się dość jasna. Mam nadzieję, że dla Was również jest jasna po tym, co powiedziałem. Natomiast napotykamy tutaj, jak to zwykle bywa, na pewne trudności. Jakie to są trudności? Przede wszystkim wątpliwe jest to, czy zawsze mamy przeniesienie z domeny konkretnej do abstrakcyjnej. I to dobrze widać w pracach Lakoffa i Johnsona, którzy na przykład w swojej słynnej książce dotyczącej genezy matematyki, skąd pochodzi matematyka, to jest tytuł tej książki, często budowali metafory, które są podwójnie abstrakcyjne. Czyli z jednej strony mamy pojęcie abstrakcyjne i z drugiej strony mamy pojęcie abstrakcyjne. A zatem gdzie tutaj jest to ugruntowanie? Gdzie tutaj mamy to przeniesienie ucieleśnionych sposobów myślenia na myślenie o obiektach abstrakcyjnych? Jest to bardzo problematyczny element tej teorii. Druga sprawa. Często jest tak, że jedno pojęcie, które w danym odwzorowaniu mamy w domenie konkretnej, jednocześnie jest abstrakcyjne i konkretne w różnych kontekstach. Tutaj chodzi o to, że wątpliwe jest to silne ucieleśnienie pojęć abstrakcyjnych, które są metaforyczne. No bo jeżeli mam pojęcie, na przykład dajmy na to własność, i uznaję, że pojęcie własność intelektualna to jest metafora, no to jest metafora podwójnie abstrakcyjna. Bo przecież samo pojęcie własność już jest abstrakcyjne. Własność to nie jest rzecz, tylko to jest pewna wiązka uprawnień w stosunku do rzeczy. I gdzie tutaj jest ugruntowanie pojęcia własność intelektualna? Ono jest jakieś bardzo słabe i znowu, żeby to wyjaśnić w miarę adekwatnie,
Trzeba by sięgnąć do języka i do tych teorii, o których wcześniej mówiłem. Inny przykład. Na przykład dajmy sobie metaforę bardzo słynną. Argumentowanie to wojna. To jest jedna z najbardziej znanych metafor, którą przywołali w wielu miejscach Lakoff i Johnson. Argumentowanie to jest coś samo w sobie już abstrakcyjnego przecież. To nie jest obiekt konkretny. To jest abstrakcyjny. Natomiast wojna to też nie jest coś konkretnego, bo wojna to jest określony, owszem, stan rzeczy, który występuje na jakimś terytorium i możemy zidentyfikować jego cechy. Mamy metaforę argumentowanie to wojna, w której wykorzystujemy sposoby myślenia o wojnie po to, żeby myśleć o argumentowaniu. To jest podwójnie abstrakcyjna metafora. Ale co więcej, mamy też na przykład metaforę wojna to teatr, gdzie wojna już nie jest pojęciem źródłowym, tylko jest pojęciem w domenie docelowej. Jest pojęciem bardziej abstrakcyjnym od teatru. Więc mamy to samo pojęcie, które w różnych kontekstach funkcjonuje jak raz jako element konkretny, a raz jako element abstrakcyjny. Nie jest więc jasne, w jaki sposób ucieleśnione jest samo pojęcie wojna. Wreszcie dużo kontrowersji, które się wiążą z teorią metafor, dotyczy tego, jak przedstawiają ją jej twórcy. Otóż trzeba przyznać, że w ich publikacjach dotyczących znaczenia teorii metafor, czy to właśnie dla matematyki, czy to dla filozofii ogólnie, czy to dla etyki, bo wiele takich książek z udziałem Johnsona i Lakoffa powstało, oni czynią bardzo takie buńczuczne wręcz deklaracje, stwierdzając, że ta koncepcja ma charakter rewolucyjny, że ona całkowicie zmienia nasz sposób myślenia o pewnych kategoriach, o pewnych pojęciach, o pewnych dziedzinach. Szczególnie jest to widoczne na przykład w odniesieniu do filozofii, gdzie w swojej książce Philosophy in the Flesh oni bardzo mocno krytykowali pewne tradycyjne sposoby myślenia w filozofii i to się spotkało z zarzutem filozofów, którzy stwierdzili, że oni po prostu tych rzeczy nie rozumieją. Nie da się wyjaśnić wszystkiego w ramach teorii metafor, bo jest to koncepcja dość kontrowersyjna. To jednak nie zmienia faktu, że ta koncepcja jest jedną z najlepszych teorii, która opisuje to, jak biorąc pod uwagę ucieleśnione poznanie, mogą funkcjonować pojęcia abstrakcyjne. Czyli pojęcia abstrakcyjne są ucieleśnione, ale pośrednio. Bo ich ucieleśnienie niejako opiera się na bezpośrednio ucieleśnionych pojęciach konkretnych. Lakoff na przykład twierdzi, choć on wyrażał różne opinie na przestrzeni ostatnich lat, że pojęcia abstrakcyjne i konkretne są silnie ucieleśnione. Oba te typy pojęć. Czyli niejako ucieleśnienie pojęć abstrakcyjnych jest równie silne jak ucieleśnienie pojęć konkretnych. To się wydaje bardzo wątpliwe, jeżeli weźmiemy pod uwagę te przykłady, które przed chwilą podałem. Bo trudno tutaj mówić o bezpośrednim ucieleśnieniu, jeżeli mamy po obu stronach tej relacji odwzorowania metaforycznego, jeżeli po obu stronach mamy pojęcia abstrakcyjne. Niemniej, tak jak powiedziałem, jest tak na przykład, jak Borgi tak opisuje tę teorię, jest to jedna z najważniejszych współczesnych teorii dotyczących ucieleśnienia pojęć abstrakcyjnych. Na koniec krótkie spojrzenie na historię, bo wielu przedstawia tę teorię metafor i rozumienie w ogóle metafory jako narzędzia poznawczego, jako istotne nowum. Wydaje się, że ono może stanowić coś, co klasyfikujemy jako jeden z wytworów ucieleśnionego poznania. Ale do końca tak nie jest, ponieważ źródeł teorii metafor w tym znaczeniu, o którym powiedziałem,
można upatrywać już kilka wieków wstecz. Giambattista Vico, neapolitański filozof i nie tylko filozof, nie tylko dostrzegał pozytywną rolę pełnioną przez metafory, bo trzeba tutaj dodać, że filozofowie zazwyczaj bardzo podejrzliwie patrzyli na metafory jako coś, co zniekształca myślenie, jako coś, co je zaburza. Tutaj Vico się zdecydowanie wyróżniał i po pierwsze twierdził, że metafory pełnią rolę pozytywną, czym zbliża się do tego współczesnego ujęcia metafory, ale właśnie przedstawiał je jako narzędzie myślowe, a nie tylko czysto językowe. To jest, trzeba przyznać, bardzo współczesny sposób rozumienia metafor, więc może być, że Vico antycypował rozwój kognitywistyki, która nastąpiła kilka wieków po tym, jak pisał swoje teksty. Twierdził on, że metafora co prawda przejawia się w języku, ale jednym z jej źródeł jest percepcja. A przecież to percepcja ma być fundamentalnym źródłem poznania w myśl programu badawczego ucieleśnienia. To poznając cieleśnie, zmysłowo świat, my tworzymy nasze reprezentacje i one są warunkowane tym, jakie nasze ciało jest. Więc można powiedzieć, że Vico był już kilka stuleci wstecz zwolennikiem ucieleśnionego poznania, chociaż ten program badawczy powstał dużo, dużo później. Dziękuję za uwagę.